Sobie założyć jakieś ramy, prawda? No bo prapremier jest bardzo wiele, ponad 80 zgłoszeń. Pomyśleliśmy, że rzeczywiście powinniśmy powiedzieć coś na temat rocznicy odzyskania niepodległości, ale nie tylko, bo przecież pamiętajmy, że w tym roku też mamy rocznicę uzyskania biernych i czynnych praw wyborczych przez kobiety w Polsce. Te dwa tematy wydały mi się niezwykle ciekawe i tym samym stworzyliśmy program, który właśnie zabiera głos w tej debacie na temat polskości, na temat w ogóle czym Polska niepodległa jest. Tworzymy festiwal Prapremier, czyli to już jest pierwsze kryterium, którego musimy się trzymać. To kryterium jest jednak dość już rozmyte od jakiegoś czasu, ponieważ nie skupiamy się na wystawianiu po raz pierwszy tekstów, lecz na szukaniu jakichś nowych zjawisk, nowych zupełnie form, nowych języków, nowych sposobów opowiadania. A drugim kryterium jest kryterium, które sobie nadajemy już drugi rok z rzędu po prapremierach niechcianych, czyli hasło niepodległa. Takie zdarzenie, jakim jest festiwal, to nie jest zdarzenie dla jednej jakiejś wąskiej grupy widzów, ale to ma być święto dla miasta, święto dla jego mieszkańców. W związku z czym ta estetyka przedstawień musi być taka, żeby każdy mógł trafić na coś dla siebie. I stąd mam nadzieję, że w tej różnej estetyce właśnie każdy coś dla siebie odnalazł. Bo jeżeli chodzi o poziom artystyczny, no to ja mam poczucie, że te spektakle są bardzo wyrównane i bardzo wysokie. Kiedy selekcjoner ogląda spektakle w całej Polsce, zastanawia się, czy to zbierze swoją publiczność nie pod względem frekwencyjnym, lecz pod względem komunikacji z widzem. Albo artysta nie chce się komunikować z widzem, albo artysta chce się z nim skomunikować za bardzo. I te dwie opozycje w ostatnich latach były szczególnie widoczne. Mam wrażenie, że się powolutku ścierają. Szukaliśmy spektakli, które przede wszystkim skupiają się na tym, żeby podtrzymywać tą komunikację, bo ona jest niezwykle istotne. Mam wrażenie, że te spektakle, które tutaj zostały zaprezentowane, tego zagadnienia podległości ludziom, okolicznościom, gdzieś dotykają i tak samo pokazują, jak być wobec tego jednostką niepodległą. Mam wrażenie, chociaż zawsze jest to w przypadku festiwali wypadkowa chęci zbudowania dramaturgii oraz możliwości teatrów, że akurat tutaj ta dramaturgia festiwalu się bardzo pięknie ułożyła, bo wyszliśmy od rozmaitych kulturowych, rodzinnych, społecznych form podległości wymuszanych na kobiecie, czyli pod presją, a skończymy powoli, to będzie w dzisiejszym spektaklu, jakby popatrzeniem na to samo od strony mężczyzny. We'll be right back.
wydaje mi się, że festiwal prapremier wyróżnia się, przynajmniej mam taką nadzieję, że się wyróżnia, otwartością wobec widza. I to, że w tym roku wznowiliśmy tradycję konkursu i po raz pierwszy od wielu, wielu lat pojawi się jury, właściwie już obraduje, już się pojawia, jak ogląda spektakle, jest bardzo ważne dla nas, ponieważ jest to nie tylko tworzy to święto dla samego teatru, ale też dla widzów. Festiwal jest przypisany do miejsca, jest również przypisany do tego teatru i z tym się kojarzy, jest prestiżową imprezą, zawsze taką był i taką powinien pozostać. Dzisiaj 14 października, po 11 dniach wspaniałych przygód teatralnych, festiwal tegoroczny dobiega końca. Myślę sobie, że był to znakomity czas dla mnie, dla moich pracowników, dla naszego zespołu, również dla Państwa.